Siemanko, z tej strony Adrenal, a to jest kolejny odcinek z top 5 paczek tygodnia polskich FIFA-czy w FIFA 15. Paczki dużo lepsze niż tydzień temu. Jeżeli FIFA Ci się spodoba, nie zapomnij o łapce w górę. A teraz zapraszam Was już do oglądania. Ludziska, Florkę, nie dam rady dać moda, bo za dużo mam już tych modów i nie trzeba, naprawdę. Jak usunę tego, co będę chciał, to Ci wtedy dam, okej? Okay? Szurle! Proszę bardzo! Yeah! No i o takiego zawodnika mi chodziło. Ile pan kosztuje, Szurle? O! 40 tysięcy! Jest! Jest! A nie widziałem nawet, że tyle! LOL! GG. Siemanko, z tej strony Kamyk, witam Was w kolejnym, czwartym już odcinku otwierania paczek i zwracania ich wymiotnie. Jesteśmy w odcinku czwartym, jeżeli chcecie kupić kogoś i Tevez! Kurde, Informa Cię trafiłem jeszcze niedawno, ale dobrze, Tevez, ile Ty jesteś warty? Piękne rozpoczęcie tego odcinka. 70 tysięcy! Pięknie ten odcinek się zaczął, wysyłam go na listę transferową. Włączę sobie nagrywanie. I co, gówno? Benzema! Benzema! Jest! 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 Ej, don't believe it! Oj, kłaj! Chodź, kurwa! Otwórz 200 paczek! 300 paczek! I kurwa, long one... Aaaa! Szwajn Tiger! Szwajn! Dobrze! Igłaj, żałosne to było z mojej strony. Z góry dzięki. No i co, wbijemy dzisiaj 400 osób? Inform de Gea, kurwa, jest! 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 Inform De Gea! Jest! Tak! De Gea drugi raz! Co?! De Gea drugi raz! What the fuck?! Drugi raz! Co?! To jest przecież jakieś nienormalne! De Gea dwa razy, Paga Opening się zwraca! Tak! Dwa razy! Dwa razy! What the fuck? Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i pozytywny komentarz. Jeżeli też chcesz się znaleźć w top 5 paczkach tygodnia, to wysyłajcie mi swoje filmiki ze swoimi trafami w prywatnych wiadomościach na fanpage na Facebooku z nagłówkiem top paczki. Jedyne wymagania to reakcja live. Na koniec chciałbym dodać, że moja paczka jest na pierwszym miejscu, ponieważ pula tego, co było w paczkach, była po prostu największa spośród paczek branych pod uwagę, bo jednak dwa razy DH Inform to jest coś. Idąc tą drogą, w filmiku powinny znaleźć się moje paczki z Modriciem i Schweinsteigerem, ale wiele osób doczepiłoby się tego, że się faworyzuje. Chciałbym jeszcze uprzedzić niektóre komentarze typu, gdzie Robben Kamyka, dlaczego nie ma Lewandowskiego, Lacha. Kamyk trafił Robbena w pierwszym tygodniu FIFA, więc jest on w pierwszym filmiku z tej serii, a co do Lewandowskiego, Lacha, to nie znalazł się on tutaj, ponieważ Lachu nie wrzucił reakcji ani na YouTube'a, ani nie było jej w archiwum live na Twitch, więc nie miałem jej jak pobrać. Teraz już dziękuję Wam za oglądanie, także cześć, trzymajcie się, no i na razie.